Jak dobrze robimy selfie? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. Moi drodzy, i robimy zdjęcia. Albo ich nie robimy. W sumie będą skomplikowane trochę, bo to są najgłupsze zdjęcia. Ale ich nie robimy. To jest ważne, bo zdjęcia będziemy robić na jeszcze więcej, na które zapraszamy już po odcinku. Możecie sobie przejść doskonale. Ale selfie na pewno nie znajdziecie na naszym Instagramie, gdzie mamy super ładne zdjęcia zrobione przez naszego fotografa. Dominika, dokładnie tak, którego dzisiaj nie ma. Jestem wszystkim bardzo smutny. W serduszku jest. Słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić? Tak mi przyszło. Mogę coś powiedzieć jeszcze? No. Gdzie jest Polska? Tu. Gdzie jest Warszawa? Tu. A gdzie jest Dominik? Kochamy się, Dominik, i tyskimy. Chodźcie, zobaczmy zasady. Bardzo mi się podoba słowotwórstwo naszych kochanych researcherów, którzy nazywali to wielki pojedynek selfie. No ja chcę zobaczyć ten wielki pojedynek selfie. Zaczynamy od pierwszego selfiaka. Co dzisiaj w ogóle będziemy robić? Czekajcie, bo ponieważ nie wytłumaczyliśmy, a to jest bardzo ważne i może was trochę zaskoczyć. Dzisiaj będziemy patrzeć na różne selfiaki zrobione przez różnych ludzi, dziwnych i mniej dziwnych ludzi, ale te selfie ogólnie są... Dziwaczne i są z opisem. Tak, są z opisem. Mają jakiś opis, nie wiadomo jaki opis, ale wiadomo jest jedno, że nasza ekipa próbowała odtworzyć te selfie i to jest wielki pojedynek selfie. Będziemy mówić, kto lepiej z naszej ekipy odtworzył danego selfie. Nie próbowało, oni to zrobili, słuchajcie. Tak. Będziecie mogli zobaczyć przepiękne ujęcia naszych członków ekipy, części naszej ekipy, tak można by powiedzieć. W każdym razie przechodzimy. Pierwszy selfie. Na zdjęciu widzimy mężczyznę, rzeczywiście. Widocznie jest zaskoczonego faktem robienia sobie selfie. Lekko otwarte usta, cofnięcie głowy, gdyby nie stylowe czarne okulary, oczy wyrażałyby zdziwienie. Mam pytanie, w jaki sposób był robiony research do tych selfie, bo jak daliśmy temat, w mojej głowie był research taki, wpisujesz w Google dziwne selfie albo weird selfies po angielsku i to masz, a to nie wygląda mi jak wynik z tego. Znaczy ja się spodziewałem czegoś w stylu facet sobie robi selfie, nie wiem, przed wypadkiem samochodowym. Dokładnie. Albo, no bo to nie jest jakoś śmieszne, ale gdzieś dziwne. Właśnie się skapnąłem, co ty powiedziałeś. Koleś, który zdjęcie przed wypadkiem samochodowym, to chyba nie jest śmieszne, ale taki jeszcze niepewny do końca. Dobra. No bo to, jak powiem, wypłynęło bardzo szybko ze mnie, nie pomyślałem. Słuchaj, on sobie zrobił selfiaka, ale ważniejsze jest to jeszcze zrobił selfiaka, albowiem zrobił sobie selfiaka. Sorry, Janek, tutaj przegrałeś. Who wore it better? Dobra, słuchajcie, tu mamy po lewej stronie widzimy Janka, po drugiej stronie widzimy Bartka, jednego, obydwu z pojedynek naszych researcherów, jak widzę. Janek, widzę, że tutaj niezłe staranie było, aczkolwiek Bartek... Czekaj, po kolei tak, każdy element. Janek, dobre oświetlenie. Gorsze kadrowanie, bo zostawił bardzo dużo przestrzeni na górze. Trochę tak, trochę nie, uważam, że trochę artyst, ale jest niesymetrycznie, że Janek coś tam ma po lewej stronie, po prawej nie ma za dużo. Okulary Janka mi się bardziej podobają, aniżeli okulary Bartka, ale Janek nie ma takiej zdziwionej miny. Nie, poczekaj, Bartek ma przede wszystkim na tuty, wyciągnięte zęby. Właśnie, poczekaj, ja nie zacząłem mówić o Bartku, co nie, że pięknie wyciągnięte zęby. Przepięknie wyeksponowany podwójny podbródek, Bartku, tak, gratulujemy. Tak, tak. I ta walizka położona tak z dupy i poduszka, kurde, czerwona w kwiatku. To znaczy widać, że... Przepięknie. Tutaj u Bartka było to zrobione na zasadzie takiej, że rzeczywiście się zdziwił, jak zrobił tego selfiaka, że o kurde, jak mi wyszło, a Janek trochę się przygotował do tego. Więc, i tak zrobił, próbował tutaj, wyjść ładnie. Czyli zatem tutaj punkt dla Bartka. Punkt dla zdecydowanie Bartka. Punkt dla Bartka. Następny. Zdjęcie przedstawia mężczyznę w czapce. Zauważyłem, dzięki, dobre opisy. Smutnego, zrozpaczonego wręcz, który opłakuje stratę swojej dziewczyny. Opuchnięte oczy, łzy spływające po polikach. I hate crying, I look ugly. Never felt like this before for a grill. Nie no, girl, ale przeczytałem grill. Przekreślone serduszko. Czemu ty jest śmieszne? Ty nie jest głupie selfie. W sensie trochę jest, że pierwsze co robisz to tego. To robisz te selfie, rzucasz Snapchat? To jest chyba Snapchat. To jest chyba Snap. Ale słuchaj, dla mnie, mi się bardzo podoba, że ten odcinek się już zmienia, że to tak, nie o ludzie robili głupie selfie. Nie, to nasi pracownicy robili gorsze. Właśnie, ty się bardzo się cieszę i nie cieszę, że nie zrozumieli konceptu tego odcinka, bo wychodzi na wyraz zabawnie. Odcinek, nie spodziewałem się odcinek. Takiego odcinka. Zobaczmy tego. Krzysiu, no poszanowałem za dodanie jednak napisu, no. Julek? Tak. Artystycznie, czarno-biale. Tak, no, trochę. Jest koncept, no. Ale moim walka. Zdaniem, nie, to jest deklasyfikacja. Co uważam, nie? Uważam, że bracia Brzostek są okrągłym zero tutaj cały czas. Ale poleciał i faki lecą w naszą stronę. Myślę, że Krzysiu lepiej. No Krzysiu, myślę, jeszcze artystyczne tło, po pierwsze, tak, Krzysiu ma ładne tło. Widać, że naprawdę jest mu smutno, co nie? Chyba specjalnie znalazł dziewczynę z nią zerwał, a raczej ona zerwała z nim, co nie? Specjalnie na to, żeby... Tak było, Krzysiek? Tak było, dokładnie. Dokładnie tak było. No i kurde, piękny opis znaczy, artystyczny. Ja za to docenię artyzm u Julka, który faktycznie próbował tu oddać twarzą jakieś filtr emocje. Filtr na Instagramie z szarą tego, to nie jest artyzm. Nadal próbował grać. Ja doceniam. A ja doceniam to, co jest lepsze, czyli Krzyśka. Krzysztof zbiera punkt.
Zdjęcie pokazuje kobietę z zezem zbieżnym, agresywnie przeżywającą jakiś pokarm. To się tu zidentyfikuje. Ma agresywny brwi? Sałatka ziemniaczana. Nie no, to chyba jabłko. Wow. Ma agresywne brwi, otwarte usta, z których wysypuje się przeżyte jedzenie i pełne poliki. Zobaczmy. Wiesz, jak można sobie zrobić agresywne brwi, żeby okay. Sobie czarny marker i robić. Czemu za szybko przewinąłeś? Ja chciałem coś powiedzieć. Czyli mamy tak, nuggets. Makaron. Zupka chińska. Nie, myślę, że Bartek tutaj jest absolutnym mistrzem. Nie, no słuchajcie, ja nie wiem w ogóle. Słuchajcie, Bartek was niszczy, może dlatego, że go tutaj nie ma. Bartek nie zrozumiał, o co wam chodziło i zrobił to lepiej. Nie mam wrażenie, że wszyscy, którzy nie zrozumieli tego odcinka, zrobili tak, to lepiej. Tak, to tak. Prawda. No Bartek... Bartek wszystko został zniszczony. Punkt wędruje do Krakowa. Do Krakowa w takim razie. To jest ciekawe, jestem ciekaw, jak wyjdzie. Ponieważ to jest... To nie jest selfie. To nie jest selfie. Może oni tak tego nie zrozumieli odcinka. Absolutnie. Za to kocham was bardzo, bo ten odcinek wyszedł cudownie. Tak, wyszedł cudownie. Przebijmy dalej. Ty śmieszniejsze zdjęcie czy mandzio? To jest zawsze, że oni, nikt nie widzi z tła, z czego my się śmiejemy, tylko my to widzimy, ale reszta też widzą, się śmieje. Widzą, widzą. Tak. Widzą, widzą. Oje. No ja myślę, że Janek wygrał. Ale ja myślę, ale Janek wygrał. Co? Janek wygrał 100% tutaj. O Boże. Dawaj, dawaj. Zdjęcie przedstawia starszego mężczyznę w czapce, najwidoczniej niezadowolonego, że robione jest mu zdjęcie. Widać jednak ten... Jak może być niezadowolony, że jest robione mu zdjęcie, robi selfie? Czego wy nie zrozumieliście w tym odcinku? Czego wy nie zrozumieliście? Jak może być niezadowolony Janek, jak robi selfie? Ja mam pomysł. Tutaj tak. Ty, nie zrozumieliśmy konceptu? No. Ale jest śmiesznie. No tym się to broni, co nie? Dobra, ja chcę zobaczyć. Nie no, widzę bracia Brzostek, tutaj comeback mocny. Walczą o powrót. Nie no, ja uważam, że Bartek dalej śmieszniejszy. Bartek ma czapkę. No, od razu czapka jest międzynarodowym tak, znakiem śmieszności. Ale ja nie mówię, że to jest źle. To jest ale wyobraź sobie, że gdybym miał fez, ale... to w ogóle to by było śmiechu warte wtedy. Poczekaj. Jurek wygląda jak koleś z APA, z lotu, ten dziadek z lotu. I to jest duży plus. Jaki dziadek z lotu? Nie pamiętasz? Odlot. To jest balonem. A, up, okej. Okay, ten... A ty masz coś takiego w mizie? Co nie? Taki kwadrat taki, co nie? No. Ale to poprzednie zdjęcie to z małpą, to było selfie, bo kiedyś było na odcinku mniej więcej o tej małpie, co zrobiła sobie no to nie zdjęcie. Wyglądało jak selfie małpy. Nie no, to naprawdę jest selfie małpy. Naprawdę? Tak. Przepraszam, to wyglądało jak wyretuszowane, przepiękne zdjęcie, no? Może to wygląda... Dobra, komu przyznajemy tutaj punkt? Ja powiem tak, bym przyznał Bartkowi, ja bym przyznał. Ale poczekaj, Bartek to wyjdzie na prowadzenie, ale jeżeli Julek... Bartek jest już na prowadzenie. Tak, ale jeszcze bardziej, ale jeżeli Julek naprawdę ma powiązanie z tym człowiekiem z APA, z odlotu, to znaczy... To odleci i nie będzie tematu. To znaczy, że Julek ma gdzieś w centrum Warszawy stary swój domek, który będzie chciał być wykupiony za kilka milionów, warto jest mu dać tutaj punkt. Dobrze, na Julek. Naszej przyszłości, na przyszłości naszej firmy. Brawo, Julek! Brawo, brawo, dobrze. Oczy szeroko otwarte, ust skupione na obserwacji nosa, usta w charakterystycznym dzióbku. Dobrze, to jest typowy... To jest typowy dzióbek, ale kto robi lepiej typowy... Teraz jest nowa moda na taki nowy dzióbek, gdzie... Nie, wiesz, że teraz na takie... Tak, tak, to jest... To jest taki trochę inny dzióbek, wiesz. Mam nadzieję, że to będzie na liście. Ja chciałbym zobaczyć, jak to nasza ekipa robi. Wiem, że to jest trochę inny dzióbek. To jest inny dzióbek, tak, odwrotny bym mógł nawet powiedzieć. A, zależy, z tej strony chodzi. Marceli się w ogóle nie postarałeś. Troszkę się postarał. Tak, nie. Ale on zbyt bardzo. Krzysiu w punkt. Krzysiu w punkt, tak. Krzysiu w punkt. No jackpot. No. Ale, czekaj. Czy Krzysiek pomalowałeś sobie usta, czy masz takie piękne, naturalnie różowe, takie duże? Ej, nie, poczekaj. Teraz jest ważna rzecz. No. Ponieważ oceniamy to na zasadzie głupoty zdjęcia, co nie? A tutaj widzimy, że Krzysiek zatryhardował, żeby to było śmieszne. Nie. Że specjalnie wziął tak no, oczy. No, nikt nie powiedział, że oceniamy na zasadzie głupoty, tylko było, kto lepiej odtworzył. Siup, kto lepiej odtworzył? Ja chciałbym powiedzieć, że tutaj ona robi zeza na zdjęciu. No, Marceli robi bardzo zeza. Duże, bardzo szeroko Marceli robi bardziej zeza. Ale nie masz tak szeroko otwartych oczu. Nie no, błagam się, nawet podobniejszy do niej teraz. Przeleć jeszcze raz, patrz, leć tak szybko. W sumie? No. W sumie, rzeczywiście są spokrewnieni. Tak jest. Ja bym dał Krzyśkowi punkt. To w ogóle nie ma dla mnie decyzji. No Marceli, no, ja rodzina rodziną, ale nie możemy się faworyzować. To nie jest tak, że w tej firmie obowiązuje nepotyzm zupełnie. Dobrze. Dwóch kolegów stojących obok siebie, ten po lewej obejmuje tego po prawej, jednocześnie w pełni uśmiechając się, obnażając górny rząd zębów. Oczy ma szeroko otwarte, wlepione w obiektyw, drugi mężczyzna również się uśmiecha, jednak on wystawia
swoją górną szczękę, tak by było widać dziąsła. Bardzo mi W sumie ja mam dobre pytanie. Jak wy robiliście te zdjęcia? Na zasadzie takiej, że was tutaj słychać, jak głośno powiecie, ponieważ macie mikrofon. Czy wy robiliście te zdjęcia na zasadzie, że wy mieliście opis i robiliście zdjęcie, nie znając zdjęcia pierwotnego, czy wszyscy znaliście zdjęcie pierwotne i robiliście? Bo jeżeli robiliście tylko na podstawie tylko opisu... Tylko zdjęcie pierwotne. A, dobra, myślałem, że punkty stylu dostaniecie, dobra. Jednak nie. To jednak były opisy. Które dla ciebie znajdź bardziej idealny duet? Name Moraka. Ale podoba mi się tego. Ale ja bym spoglądał w obiektyw. Tak. Spoglądał w obiektyw. Chociaż obiektyw w sumie to jest tutaj. Dobra, Krzysiek, a zastanówmy się jeszcze, kto dobrze pokazał zęby. Czekaj, po kolei. Czekaj, na początku typ po lewej. Duże zęby, otwarte oczy. Nie, poczekaj, tam było jasno napisane. To znaczy, ten po lewej ma... Jacek, podpowiem ci, może spojrzeć na zdjęcie, nie musisz czytać. Nie, bo to jest napisane. Ten po lewej ma odsłonięte, a ten ma dziąsła. Dobra, dawaj. U któregoś z nich widać dziąsła? Dziąsła widać tylko u Marcelego po prawej. Tylko Marcelego, zatem po prawej jest lepiej już Marceli. Po lewej... Krzysiek profil dał. Nie dał frontu. Julek to był lepiej, no więc Julek Marceli. Julek Marceli zdobywają punkt tutaj. Julek Marceli zbierają punkt. Chudszy, dobrze. I to było ostatnie selfie. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej głupich selfie, zapraszamy na jeszcze więcej, które nawet my sobie będziemy robić. A jeżeli nie chcecie być ostatni nigdy, to wchodźcie zawsze o równej, 18, w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Cześć.